Cześć, to Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Sneak Peeków. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie skiny, które zostaną dodane razem z sezonem 7. Jeżeli czekałeś na ten odcinek, mój drogi przyjacielu, strzelaj łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i jutro wlatuje kolejny przekozacki odcinek ze Sneak Peeków. A jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego odcinka. A waszym zadaniem, moi drodzy zadymiarze, dzisiaj jest napisanie, jaki skin wam się najbardziej podoba i dlaczego. Jestem ciekaw, który skin według was jest najlepszy. A teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich najlepszych widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i dzięki temu wygrali kod PSC o wartości Megaboxa. Dziękuję jeszcze za wsparcie, szanuję mocno. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie krótkie filmiki, podsyłajcie na mój e-mail kod farel@gmail.com, a jeżeli twój film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś Megaboxa i musisz sprawdzić swoją skrzynkę mailową, bo odesłałem ci kodzik PSC. Po obejrzeniu tego odcinka zapraszam oczywiście wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i może zacznijmy od Shelly. Jak dobrze wiecie, Supercell teraz współpracuje z jakąś tam ligą amerykańską, łacińską. Ja kompletnie tych zespołów nie znam, ale pokażę wam, jak będą wyglądały te skiny. Będziemy mieli na przykład taki skin do Shelly, gdzie będziemy mogli sobie na przykład wybrać jej różne kolory. Tak to mniej więcej wygląda. I powiem wam, że bardzo fajnie to rozwiązali. Fajnie, że są teraz edycje skinu do jednego skinu. Zarąbista sprawa. Wybierzmy sobie może ten kolorek, no i wypróbujmy. Ciekawe, czy coś się w niej zmieniło. Czy tylko ubranko? Uwaga, strzelamy. Okej, atak jest taki sam. Szarża, taka sama. A ultimate attack? Nic specjalnego, czyli Shelly zmienia się tylko i wyłącznie wygląd. Lecimy z kolejnym zadymiarzem i oczywiście, że Nita też się doczekała swojego skina. Wielorybia Nita! Nie no, jest po prostu przecudowny ten skin. Przypominam, że to jest praca z jednego z fanów gry Brawl Stars i wygrała ta praca w programie Supercell Make. W konkursie Supercell Make, okej. No i oczywiście Nita ma dodatkowe animacje, ale to kozacko wygląda. Zobaczcie, ona teraz zamiast łamać ziemię, bo ona swoim atakiem łamie ziemię, no to teraz jakby tak psika wodą, o. Tworzy ona falę. Rzucamy sobie teraz niedźwiadka. Leci niedźwiadek! Wow! Nie, jeszcze jest przekozacki dźwięk wieloryba. Wow, jak dobrze wiecie, ja pływałem z delfinami, ale moim drugim marzeniem jest opłynięcie łodzią i zobaczyć na żywo wieloryba, naprawdę. Nie no, coś pięknego, zobaczcie. Nie dość, że ma nową animację, nową grafikę, no to jeszcze jest przecudowny. Jeszcze raz rzucamy. Wow, nie no, w skali 1 do 10 daje mocną dychę. Przepiękny skin, dobra robota. Okej, teraz lecimy do Colta i zobaczcie, jaki zbajerowany kolcik. Ma pistolety w kształcie piłki. Nie, to są te fanfary. Takie wiecie, nie? Do... O, piu, piu, tak jak Colt mówi. Do hałasowania. Okej. No dobra. I mamy oczywiście jeszcze Colta złotego. Wow. No ja chcę go wypróbować. Złotego kolcika chcę wypróbować, moi drodzy. Złoty Colt, no to tak już, kurczę, prestiżowo, powiem wam szczerze. Pewnie wiele osób nie mogło się doczekać złotego skina u Colta. No, a tak niestety jest cały czas podstawowy. Szkoda, że nie zrobili takiego właśnie złotego. To by było coś pięknego, ale może kiedyś Supercell się zdecyduje i ten skin troszeczkę ulepszy. No i moi kochani, Dynamike też się doczekał swojego skina. Zobaczcie, wygląda tak samo jak PSG Mike, tylko że ma inne kolory. Okej. A wybierzmy sobie ten, wypróbujemy go. Mi się wydaje, że on będzie miał takie same animacje jak PSG Mike, czyli będzie rzucał tym swoim plecakiem w kształcie kosza z piłkami, tak? Leci, dokładnie, identyczny ultimate attack, nic się nam nie zmieniło, rzucamy wokół piłki. No okej, co mogę powiedzieć? Nie znam tego zespołu, więc jakoś mocno się tym nie jaram. Daję mu czwóreczkę. No i moi drodzy, Stu dostaje nowego skina! Szalony Stu! Zobaczcie, jak wygląda przekozacko. Zobaczmy, czy też ma nowe animacje. Przypominam, że to jest jeden z członków zespołu Baza. Baz, Stu i kto tam jeszcze był w tym zespole? Okej. No jak widzimy, tylko wygląd się zmienia, a animacja ataku niestety nie. Szkoda, szkoda. No ale i tak oceniam tego skina wysoko. Daję mu siódemeczkę. No i El Primo też oczywiście dostaje skina. Zobaczcie, jak wygląda El Primo jako piłkarz.
ale w barwach różnych zespołów. Nawet chyba nie będziemy go testowali, ponieważ animacje w nim też się nie zmieniają, ale tak to mniej więcej wygląda. Kolejnym członkiem zespołu Baza jest przecież Poco i jest totalnym szefem, jest takim sztosem. Jezu, jeszcze ta kolorystyka, no jest przepiękny, jeszcze ta emotka grania na gitarze. Poco, loco, spoko, wypróbujmy go, proszę, miej jeszcze jakieś fajne animacje, naprawdę, zaskoczcie nas, że ten Ultimate Attack był jakiś taki, nie wiem, lepszy. No oczywiście, ja dziękuję, no oczywiście, to jest bezbłędny skin, tutaj już od razu daję mu dychę. Jeszcze ult? No nie, mam pytań, nie dość, że ma muzyczkę nową animację. No to jest po prostu przegięty, jeszcze raz, walnijmy sobie tym ultem, zobaczcie co się dzieje. Takie łapki leciały, rock'n'rollowe. Wow. Nie no, szef. Poco, daję mu dychę. Będzie pewnie kosztował 150 gemów, ale będę na pewno zwalczył o niego z JJ-ką w odcinku Win równa się skin. I dam z siebie wszystko. No i zobaczmy teraz tą Rose. Zobaczcie, jaką ma cieszynkę Rose'a. Okej, teraz Rose atakuje kokosami i ma palemkę, tak? Ze sobą, bo tutaj jak widzicie miała rosiczkę. Tutaj miała... Nie wiem co? A teraz ma palemkę, wypróbujmy ją. Proszę, miej jakieś fajne animacje. Ja z Dunia. Okej, krzaki są te same. Jak widzimy, atak jest inny, bo teraz zamiast rękawic mamy kokosy. Okej, dajemy ulta. No i rośnie nam palemka na plecach, zobaczcie. Ale przepięknie to wygląda. Jak stawiamy krzaki, to nie wiem, czy przypadkiem animacja nie jest inna. Chyba raczej nie, no ale ta palma na plecach jest totalnym szefem. Zobaczcie, jak teraz wyglądałem przez chwilę. Nie no, pięknie. Daję ósemeczkę. No i moi drodzy, Daryl dostał nowego skina. Mega Box Daryl. Wypróbujmy go. Ten skin oczywiście będzie za darmo, moi drodzy. Ten skin będzie za darmo z okazji rocznicy Brawl Stars w Chinach. Dajmy ulta teraz. Kręcący się megabox, coś pięknego. Szkoda, że ataku troszeczkę mu nie zmienili, ale i tak wygląda przekozacko. Spójrzcie tylko na niego. Jest przeuroczy. Daję mu dziewiąteczkę, dlatego że jest za darmo. Przyszedł teraz czas, moi drodzy, na Karla. Karl jest totalnym sztosem. Spójrzcie na niego. Wygląda jak totalnie inny zadymiarz. I kolorystyka też mi się mega podoba. I ja dziękuję. Zobaczmy jego animację. Mam nadzieję, że nie zepsuli tego i że fajne są animacje. No oczywiście są fajne animacje. Spójrzcie, teraz Karla kill off. To nie kill off, on rzuca jakby falą. Uwaga, dajemy ulta. Woohoo! Nie no, coś pięknego. Nie podpalamy, tylko jakby taką wodą ognistą za sobą lejemy. Pozostawiamy taki ślad. Dobra, daję mu od razu dycha, nie? To jest coś pięknego. Tutaj Supercell nas kurczę nie zawiódł. Jeszcze raz. Dajemy sobie tu ulta. I orro widzowie. Bardzo fajny skin, będę chciał go mieć na pewno. 10 na 10. No i oczywiście Jackie też musiała dostać skina letniego. Spójrzcie na to, skuter wodny Jackie. Wow. Nie no, te skiny są najlepsze. Nie było jeszcze tak fajnych skinów jak te. Oby miała jakieś dodatkowe animacje, oby. Ja tu już daję 10 na 10, nawet jak ich nie będzie miała. Bo to jest najlepszy skin moim zdaniem, spójrzcie. Płyniemy sobie normalnie, cały czas za nami jest taka mała fala. Mamy jeszcze taki kask w kształcie, nie wiem, dinozaura. Co? Jak to wygląda, szefosko? Zobaczcie, my wzniecamy falę. Ale totalny sztos. Nie no, tego skina każdy musi mieć. Wow, przepięknie. Przepiękna animacja, przepiękne no, dźwięki. Wszystko jest kozackie. Zobaczcie, wszystkich wciągam do środka i bombarduję. Nie no, to jest... Najlepszy skin. 10, 11 na 10. Bibi oczywiście też dostaje nowego skina. I zobaczcie, Bibi w masce różowa, z taką fajną, takim fajnym króliczkiem szczepiona. Wypróbujmy, mam nadzieję, że będą jakieś dodatkowe animacje gumy balonowej, która jest jej ultimate atakiem. Uwaga. Co? Nie ma? Nie no... Dlaczego tak zrobiliście, że ta pałka jest taka nijaka? A, bo ten skin będzie chyba za darmo do wygrania, ile się nie mylę. No, daję czwórkę. Nie zaskoczyło mnie to. Nic mnie tu nie zaskoczyło. I zobaczcie, teraz Mortis ma taką możliwość edytowania. Ubierania kapelusza i zdejmowania. Super. Złoty skin tak samo. Srebrny to samo. No i mamy plażowy Mortis, który szarżuje teraz z łopatą.
w takim śmiesznym kostiumie kąpielowym. Nie wiem, dla dziadków, co to jest za kostium. Ale wypróbujmy go. Wątpię, że Mortis miał dodatkową animację, ale może się uda. Ciach, 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 okej. Okay. Dajmy gadżet. Chyba nie. Chyba nic się nie zmienia, tylko wygląd. Dajemy ulto, uwaga. Dobra, 3 na 10. To teraz przyszedł czas na Max, moi drodzy. Mamy ją. Hermes Max. Wow, ale ona jest totalnym szefem. Coś mi się wydaje, że ta postać będzie miała dodatkowe animacje. Mhm. No i lecimy. Czym strzelamy? Strzelamy... Nie widzę czym. Chyba takimi sandałami z piórkami strzelamy. Dajemy ulta. Okej. Okay. Odpaliły nam się za nami skrzydełka. Widzieliście to? Mamy za sobą skrzydełka. Jeszcze raz daję ulta. Uwaga. No przekozacko wygląda ten skin. Tutaj, moi drodzy, daję dziewiąteczkę. Bo naprawdę skin jest prześliczny. I coś mi się wydaje, że w którymś sezonie dojdzie do tego, że wszystkie postacie będą miały nawiązanie do mitologii greckiej. No i moi kochani, pan P dostał edycję srebrną i złotą, ale raczej nie będziemy go testowali. Tak wygląda. Wygląda bardzo ładnie. Zresztą jak każdy złoty skin. No i teraz przed czas na Leona, moi drodzy. We can do this! Wow! Co ten Leon robi jeszcze raz? Spójrzcie na niego! Wow! Ale szef, wypróbujmy. Powiem wam szczerze, że chyba mi się zachce grać Leonem. Jak będę miał ten skin? Rzuca czym? Kostkami? Nie wiem, czym on rzuca. Znikamy. Ale piłka nam wypadła z nas. Czemu piłka wypadła, jak znikamy? Bez sensu. Tak o. Dźwięki te same. Animacja ataku jest inna. Więc mogę mu dać tak naprawdę mocne 6. 6. Ale jest naprawdę bardzo fajny. No dobrze, moi drodzy. Przyszedł czas na naszego lodzika. Loda ekipy. Lu. I mamy burgera, Lu. Ja dziękuję, co ma tam z tyłu jakąś pieczątkę, co to jest? No dobra, wujku Lu, pokaż, super koks totalny, rzuca frytkami. Tak, on rzuca frytkami, dokładnie. I zrzuca jakimś syropem z animacją, co to jest? Nie no, przepięknie, przepięknie. Tutaj, moi drodzy, za to, że dali dodatkowe nam animacje. Dźwięk jest ten sam. Ale animacje ataku, ultimate ataku i skin, no to tu dajemy mocne, mocne 10. Czyli maksa. Jeszcze raz. Nie no, stos. No i oczywiście przyszedł czas przetestować Baza, moi kochani. Baz Astral. Ja dziękuję. Jak on przekozacko wygląda z tym pieskiem. A czekaj, a co ma? Aha, tutaj trzyma deska, tu trzyma pieska. Zobaczmy, jak się rzuca pieskiem. I w dodatku, po pierwsze, ma nowy głos. Ten skin ma nowy głos. Nową animację ataku. Nowy ultimate atak w postaci pieska. Jeszcze raz. Przyciągamy się pieskiem. I ten piesek jeszcze szczeka. Nie no, coś pięknego. Tutaj daję 11, widzowie. 11 za tego skina. I jak przyciągniemy się, to też jest dodatkowa animacja. A, ogłuszanie, tak. No co mogę powiedzieć wam? Mocne 11 na 10. Super robota. Jaram się w opór. Tak więc, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, który skin wam się najbardziej podobał. Moim zdaniem Jackie na skuterku jest no najlepsza. Jest moim numerem jeden, ale i tak inne skiny i tak są przekozackie. Ja oczywiście będę chciał kupić je wszystkie, więc spodziewajcie się wielu odcinków z serii Win równa się skin na kanale JJki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz JJki, no to klikaj w link, który znajduje się w opisie, a wtedy na pewno nie przegapisz, jak kupuję ten skin. To było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie wpisywać kodu FARAL, jeżeli robicie jakieś zakupy. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!